Każdy NPC na naszym serwerze wygląda tak samo. Dziś miasto opanowali gangsterzy. Zadaniem Kalucha jest wcielić się w jednego z nich i nie dać się wykryć ekipie. Żeby wygrać, Kaluch będzie musiał zrobić 6 zadań demaskujących. Nie będzie to proste, bo na serwerze szuka go 25 oprawców, którzy również wyglądają tak samo. Muszą więc dobrze współpracować, by zdemaskować Kalucha. Zadania przydziela Game Master, czyli host naszej gry, który dodatkowo może ułatwić lub utrudnić rozgrywkę Kaluchowi. Gdy Kaluch wykona zadanie, szukający dostają jego przybliżoną lokację na mapie. Widzowie, czy uda się pokonać dziś ekipę? Przekonajcie się sami oglądając odcinek. Dobra, 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 dobra. Siada, 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 siadasz. W sensie, czemu ja siadłem? To jest napad, widzę. Łapa w górę albo śmierć. I wy się zastanawiacie, dlaczego ja tej serii nie nagrywam. No bo widzowie, robię z siebie debila. Ostatnio na TikToku już robię, więc w sumie stwierdziłem, że dzisiaj jest dzień, gdzie na obu platformach robię z siebie debila. Dziś odcinek NPC jako gangster. Witam serdecznie, to ja, największy gangster w mieście. Zapraszam do oglądania. Kaluch, Kaluch, dlaczego zapomniałeś o tej serii? No, znowu zrobił 4 odcinki i znowu o serii zapomniał, no widzowie. Spokojnie, pamiętam, pamiętam, tylko tak jak mówię, no. W tej serii wymaga się bycia ode mnie, sami wiecie... Ale dzisiaj mam dobry humor i stwierdziłem, że widzowie, trzeba wam od czasu do czasu taki bezsensowny odcinek jak ten dodać, więc witam serdecznie. Dzisiaj sami gangsterzy opanowali Los Santos. Kaluch ma 6 zadań do demaskujących do zrobienia. Czy mi się uda? Ostatnia ekipa mnie całkowicie goli w tej serii. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Ja widzowie jestem gotowy. Jeśli ty już jesteś gotowy, zostaw łapę w górę już bez beki i bądź razem ze mną, żebym faktycznie dał radę. Będę musiał sobie ukraść samochód, który nie jest widzowie NPC-towski, bo pewnie dostaną jakiś alert, więc czekam na komendę startu i ruszam. Wow, poszło. Więc proszę państwa, 6 zadań do zrobienia. Czy ja jako gangster się dzisiaj spiszę? Mam nadzieję, że oczywiście tak, no. Zobaczymy, no widzowie, piękny dzionek dzisiaj. Jutro PZ na kanale. Daily, mini daily się zrobiło. Zdobądź 30 tysięcy dolarów, powodzonka. Okej, czyli widzowie, jak to prawdziwy gangus. Muszę zacząć kraść, muszę zacząć zarabiać. Ile mam pieniędzy na koncie? 0. Ty, czekaj, bo napady są z PVZ-a. No to prosta matematyka, widzowie. Tylko, że będę musiał uważać, 30 tysięcy dolarów to jest mniej więcej 3 sklepy. No dobra, to jest pierwsze zadanie demaskujące, już trudne. Ja się mam wcielać w NPC-ta, ja na pełnym gazie jadę. Nawet nie wiem, skąd ruszają moi oprawcy. Przypominam, że wyglądają oni tak samo. Zresztą słyszeliście intro. Widzowie, co ja wam będę mówił? Jak chcesz, żeby ta seria została. No nie wiem, jaki próg tutaj łap w górę damy. Widzowie, 25 tysięcy. To będę wiedział, że chcecie oglądać dalej tę serię. Proszę mi tu zostawiać, a ja nawyki z PVZ-a mam i jadę oczywiście na Little Seoul, moją ulubioną stację paliw, którą można, widzowie, łatwo okraść. Tylko, że muszę zrobić to szybko, aczkolwiek po co? Przecież oni nie wiedzą, że ja to ja... O! To był NPC? Kto tu wsiadł? Siema mordy, siema wariaci. Witaj bratku, co słychać? Całe miasto jest nasze. Wyobraźcie sobie sytuację, w której ballasi przejęli całe miasto. Przyjeżdżacie sobie do Los Angeles na wakacjach, a tam wszyscy to gangsterzy, nie? Z gangu. Co byście zrobili? A w sumie nic. Pan montażysta co by zrobił? On był, widział LA na żywo. Ciekawe co by zrobił, jakby zobaczył takie miasto. A? Panie montażysto? Dobra, widzowie, bo ja robię... Jak nie siedzą gangsterzy. Zrobiłem napad, mam 6 tysięcy. Chowam ten portfelik i idę sobie normalnie, tylko no, ten... Powiem tak, ten ziutek nie chodzi jak gangster. Okej, okay, przyjechali oprawcy. Czyli oni mają alerty. Oni mają alerty, niedobrze, nie? Ja sobie idę jak NPC, patrzcie. Ja się obracam, patrzcie jak NPC-ty. Tak jak tamten NPC, ja... Tamten NPC się zachowuje turbo nienaturalnie, nie? Ale dobra, nikt nie ma podejrzeń, patrzcie. Tamten NPC przyspieszył i wszedł na drogę! To nie wygląda naturalnie. To nie wygląda naturalnie. Okej, okay, idą troszeczkę przyspieszonym krokiem te NPC-ty, no ja też. Ja pierniczę, ej. Mocne, mocne widzowie. Dobrze się ten odcinek zapowiada. W sumie bardzo fajne zadanie jak na pierwsze, bo zobaczcie, że tutaj siedzą, kurde, kombinują. O, ja też się zatrzymuję i powinienem tak krzyczeć jak oni. Oh my god! What are you doing? Okej. Dobra, Kaluch, nie przesadzaj. Spokojnie, widzowie, patrzcie, wtapią się w tłum. Cały serwer, widzowie, te NPC-ty. Nikt nie jest w stanie mnie poznać, ale muszę się stąd jak najszybciej ulotnić. Kradę furę. Otwarta była, elegancko. Teraz patrzcie, klikam sobie spacyj. Wjechał, no. Oho, Dawida słyszę. No niedobrze, oni już wiedzą. Ja wiedzę. Jak ja mam zrobić 30 tysięcy dolarów w ten sposób? Jadą za mną, niedobrze.
Kurde, widzowie, jeździ ich mnóstwo tutaj. Mam pomysł. Patrzcie, on teraz będzie wiedział, że ja to ja. Patrzcie, oni nie wiedzą. Ale fura tu stoi. Dobra, let's go. Pokaż znak. Pokaż znak. Pokaż znak. Pokaż znak. Pokaż znak do mnie, krzyczy ty. Co za gość? Wiedzą już. Kurde, spokojnie. Spokojnie, widzowie. Ogarniemy to. Mam szybszą furę. Kurde. Aaaa, mam cię! Mam cię, Dawid G! Let's go! Jak fabule, widzowie. Tu, tu, tu. Pato. Widzowie, dobry jestem jednak w te klocki, nie? O nie, dobra, jadą za mną. Szybciutko na hillsy i nie mają szans mi złapać. Dobra, let's go! Szybki sklep teraz, widzowie. Stanciur giganciur. Ale giganciur, ja pierdylam. Nie ma pojęcia, gdzie ja jestem. Dobra, 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 lecimy. Kolejny napad, widzowie, szybciutko, zbieramy pieniądze. No dzisiaj jako gangster, to dziś będzie dynamika. Dzisiaj to mi się podoba, tak ma być. Kurde, tam się ktoś wkurzył na mnie, dobra, spokojnie, pyk. Jest, 10 sekund, kolejny napad. Oni mają alerty z PVZ-a. Co za cwaniaki. Szybko, 6 koła. Widzowie, dużo tych napadów muszę zrobić w takim razie. Dobra, widzowie, next napad, next napad, next napad. Już się zbliżam, zbliżam się, co oznacza, że kurde, no przydałoby się więcej pieniędzy za te napady. Ja będę to robił w nieskończoność, no ale dobra. Muszę udowodnić, że zasługuję na zwycięstwo w tym odcinku. Sklepik szkolny, let's go. Wow, rozbiłem szybę, przepraszam. Jedziemy, lecimy. Na luziku. Ty, ile mam pieniędzy? 22, już niedużo. O kurde, to był gość, oprawca to był. Oho, 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 blokują drogę, blokują drogę, blokują drogę. No, nie tym razem, ziomo. Szybciutko. Powyżej 8 koła, proszę. Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Zmiana NPC-ta. Uff, ile mam pieniędzy? 27 koła, no nie, szybko. O nie. Zablokujcie mu drogę, przekażcie. Ja pierniczę, widzowie. Straszny przypał. Patrzcie, oni nie wiedzą, bo ziomek wygląda tak samo jak ja, ale przypadek. Pa, on też to utknął. O nie, co jest za gówno, ty. Ale się młyn zrobił, wszyscy już wiedzą. Który ty? O, pytają, co który jest? To? Dajcie wyjść. David, strzelaj. Wy się mieszacie. To Gary, to Gary, to Gary, to Gary, to Gary, David, to... To Karu! Dałek David, bo to Karu! Dobra, widzowie! Dobra, widzowie! Fuck! Jaki fart! Oni się pomylili, albo widzieli? What the heck? Kurde! Ale gówno! Trudne zadanie, ale dostałem... Dostali alert, że wykonałem, bo ja wykonałem, widzowie, zadanie. Mam ponad 30 koła na koncie. Jaki szybki samochód! Niemożliwe, że ten samochód jest tak szybki. Niemożliwe. Co jakiś boost tutaj poleciał. Ale mnie fajnie przebili na drugą stronę. Przez to mogę uciec. Yo! Ej, jestem przekonany, że ta fura tak nie jeździ szybko. Zwiałem! What the heck? Kurde, widzowie, dopiero teraz alert wleciał, że wykonałem zadanie. Host zweryfikował mój stan konta. Ale gówno, to teraz wiedzą, gdzie ja jestem. Dobra, ale udało mi się zwiać. Co to była za akcja, ty? Jakiś ziomek, jaki fart to był. Przebrał się i wyglądał tak samo jak ja, nie? A ja miałem po prostu farta, nie to, że ten ziomek. W sumie nie wiem, kto miał farta. Wszyscy mieliśmy farta. Dobra, ciekawe, jakie będzie kolejne zadanie. Zadanie drugie, zabij VIP-a, porusza się na Vinewood Hillsach w czerwonym opancerzonym pojeździe. O mój Boże. No dobra, kradzież samochodu, pewnie dostali alert. Vinewood Hillsy, kawał drogi do przejechania, ale widzowie, damy radę. Kurde, teraz muszę się pobawić w killera. Prawdziwy gangster, zabić tutaj jakiegoś VIP-a. Po Vinewood Hillsach się porusza, no dobra. No to jedziemy, powiem szczerze, to pierwsze zadanie było turbo trudne, nie? Dobra, ale żeby VIP mnie nie rozpoznał, to muszę, widzowie, wyglądać jak prawdziwy gangus w kominiarce narciarskiej. Masz rację, Kaluch. Strach się bać. Patrzcie, jak idzie dziarsko tutaj ballas. Patrzcie to. Jaki styl chodzenia w ogóle, ty. Dziarsko idący ballas po mieście, nie? Aż se chopa przejadę, no. Ty, on niewzruszony. Idzie po swoje. Dobra, ja też muszę iść po swoje. Muszę zacząć, kurde, wygrywać te zadania.
O, shit. Mam go, ale ma furę dowaloną. Cholera. Kurde! Oh shit. A nie, krzyknął coś, oh shit. Kurde, będą alerty. Musi być jeden dobry strzał. Zblokować go muszę, cholera. Kurde no! Ma lepszy pojazd. Wow! Wow! Dobra! Dobre to było. Dobra, czekaj, no nie mogę go trafić, cholera. Kurde, no nie mogę, boję się. Ale ze mnie gangster. Boję się, że będzie alert. Chcę to zrobić raz, a dobrze. O! Kurde, o! Nice! Ale on ma furę dowaloną. Dobra, nie żyje. Let's go! To był ten VIP. Zadanie wykonane, widzowie. Maciej Smenszur. Rest in peace. Wow! Ale fura, dobra, mają moją lokalizację, niedobrze. Zdupiam. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Czekam na kolejne zadanie, widzowie. Jeszcze cztery i wygrywam. Dobra, ściągam te kominiary, bo... Trochę lipa. Gorąco w niej, jak cholera. Jedzie oprawca? Ta oprawca w cholerę. Dobra, czekam na kolejne zadanie od hosta. Kurde, hoście, dawaj to kolejne zadanie! Zdobądź pojazd VIP-a, wow! I dojedź do LS Customs. Odbierz bezpłatne ulepszenie pojazdu, po czym zdemoluj 3 pojazdy oprawców. Dobra, trzeba bez ogonu dojechać do LS Customs. To LS Customs jest spalone na moje oko. Za dużo tutaj teraz, moi drodzy, syfu. Chociaż kurde, jak mam zdemolować. A jakie bezpłatne ulepszenie, dobra, ryzyk fizyk. Ej, nigdy takim pojazdem w GTA nie jeździłem. Co to jest w ogóle za fura? Kurde, jadą za mną. Daj. Witam, safe zona potrzeba mi. Dobra, zmieniam skina szybko. Gra stop. Pięknie. Uff, przyjechałem do LS Customs po ulepszenie. Ej, ciekawe co się będzie działo tam. Wow, zamknęło się. No freaking way. No i to mi się podoba. To mi się podoba. Dziękuję panu bardzo, życzę wszystkiego dobrego. Widzowie, no to teraz gra start. To teraz gra start, to mi się podoba, dobra. 3 pojazdy przeciwnika, podejrzewam, że doszczętnie. Mam zniszczyć doszczętnie te pojazdy, drogi hoście? Zgadza się. Dziękuję. Do zera. Do wybuchu. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej. No elo mordo. Elo mordo. Siemano wariacie, co tam słychać? Poprzebijałem mu opony już? Ta, dobra, szybciutko. Dobra, czekaj, czekaj, wybuchnie. No musi wybuchnąć. O! Dobra, pali się. Jest jeden zniszczony. Wow! Uciekł, patrzcie, uciekł oprawca, ty. Ale fura zniszczona. Dobra, na bank wybuchnie. Jeden mamy. Chociaż ja poczekam, aż wybuchnie. No to zamiana ról. To mi się podoba. Jest! Pierwszy wybuch. Dobra, zdupiam stąd. Ha! Jezu, jakie dobre zadanie. Teraz nie zwalić tego. Aż ty, koleżko. Zamiana ról, widzowie. Yeah! Ale dostał. Yo! O, poszły opony, koledze. Dobra, kolejny. Pa, to. Ja pierdzielę, ale dobre. No, no już niewiele. Już niewiele. Uciekam, fasto. Ten ucieka, kurde, tu. Yeah! Dobra. No zapal się! No kurde! Gin! No! Pali mu się fura, pali mu się fura, prawie! No zapal się! Zapal się! Czemu on się nie pali, no? Jakim cudem? Ja pierdzielę, ale chłop ucieka! No! Gin! Gin! No gin! Wow! Ja pierdzielę. Dobra, spokojnie, spokojnie, Kalu, spokojnie. Wysiadł. Chodźcie, drogi, czy jak wysiadł, no to co? O, będzie próbował strzelać do mnie. Próbuję strzelać, dobra, spokojnie, nie trafi, na pewno nie trafi. Za to ja jego trafić mogę, patrz to. No i co teraz? Koleżkowie, dobra, spokojnie, widzowie. Spokojnie, jakby tnę ich, jest wszystko pod kontrolą. Jak wysiadł, to jego strata, samochód leży. Należał do oprawcy, więc zaliczamy. Dobra, dwie fury. Opuścił pojazd. Kurde, kamera mi padła. Wybaczcie, widzowie. Tyle się dzieje, że szok, nie? Ale kurde, poleciał teraz. Dobra. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Po furze strzelam, po furze strzelam. Nie jest powiedziane, że nie mogę. Oh shit. Opuścił, trzeci opuścił. Oni opuszczają, ale no mam zniszczyć doszczętnie. No to nie wiem, no jeśli chod zaliczy, to git. Jak nie, to nie. Coś kurde, nie mogę jechać. Okej, okay, poszedł. Wujeczka. Wow, ja mam działko! Ja nie wiedziałem! Dobra! 2-3, jest! O, wy skurczywyki! Wyjazd Winston, ja nie wiedziałem, że oni mają, że ja mam ten! Działo! Ja normalnie mam działo, widzowie! No to ładnie.
O! Palę się! Do customsa, szybciutko, do customsa, zdążę, tam jest stop gra. Uff! Szybko! Czekaj, ile ja tych fur zniszczyłem? Widzowie, dwie? Paliwo się pali, patrzcie na to. Wow! Przyszedł host. Drogi hoście. Ja nie wiem, no. Wiesz, samochód. Ja wiem, ale ile rozwaliłem? Dwa? Trzeci ledwo co dyszy. Myślę, że możemy to zaliczyć. Let's go! Z jednego wysiadł. Okej, okay, Kalu wykonał trzecie zadanie. Straciłem pojazd, to kurde, ale. O, ale mi on dawał przewagę, widzowie, straszną. No to co teraz? Hoście. Musisz jakoś uciec. Czy ja mogę liczyć hoście na jakiś pojazd do ucieczki? Zobaczę, co jest na zapleczu. Dziękuję. Dobrze mi idzie ten gangster. Dawaj, ja pójdę kolorę. Dawaj, wysiadaj. Co, Kalu, co ty robisz? Rest in peace dla mojego pojazdu. Na zawsze w naszych sercach. O! Futo. Damy radę? No może damy. No to musi host napisać start. Ale proszę mi napisać najpierw zadanie. Najpierw zadanie, chcę się dowiedzieć. Zabij 15 NPC, proste zadanie. Ło, strażaki wleciały, ty. NPC-ty. Raz, dwa. Dobra, dwa. Jadę. Let's go. Oh shit. Głowa w dół. X naciskam cały czas. Cholera, ale są wściekli. Ale są wściekli, widzowie. Ja pierdzielę. Pato, ile ludzi mnie goni. Będą tapować, jestem przekonany, że będą tapować. Kurde, wyjazd. Ja pierdzielę, dobra, jadę. Jeszcze jakoś żyję. Ja pierdziczę, ile osób mnie goni. Bardzo proste zadanie, ale mam na ogonie tyle oprawców. Głupi NPC. Dobra. Wszyscy oprawcy z superkaru wysiadka. Zasady to zasady. Oh shit. Wysiadka z superkarów. Oh no. Oh no, strzelają. Próbują. Ja pierdzielę. Trzeci NPC zabity. Hoss mi uratował dupę. Kazał wysiąść im z fur. Czwarty, dobra. Piąty, elegancko, przepraszam panią. Była chyba pani podmieniona. Szósty. Tego nie zabiłem chyba. O kurde. Komuś na działkę się wdupiłem, ty. Dobra, oprawca zabity. To się nie liczy jak NPC. Siódmy. Oh my god, ale dobry odcinek, ty, jestem blisko. Siedmiu mam zabitych. Ósmy. Na bank padł. Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. Jedenasty, dwunasty. Coś nie mam pewności, czy padł. Trzynasty. Czternasty. Okej. No nie, no nienawidzę NPC-ów w tej grze. Ło! Ja pier... Ale taran! Nie! Uff, wodą mnie leje. Ale mam samochód, widzowie. 14 NPC-ów zabitych. Let's go. Super. Leci tam tym radiowozem. 14, uwaga. Kurde, muszę jednego tylko ubić tutaj. Jest! 15! Let's go! Dobra, już wiedzą. Kalu wykonał. To było czwarte zadanie? What the fuck? Dobra, to źle liczyłem. Przemyć ilegalny towar z Sandy Shores. Do doków LS. Podpowiedź czerwona ciężarówka. Kurde. Kawał drogi przede mną do przejechania. Nie no, że to jedzie? Mistrzostwo, widzowie. Syczy ten samochód straszy. Z chłodnicy coś syczy, ale zobaczcie no. Jedziemy. Gangsterzy w takich jeżdżą. Jak to wygląda z pierwszej osoby, ty? Mocny shit. Widzowie, dojeżdżam moim przepięknym pojazdem do Sandy. Jeszcze jedno uderzenie i normalnie samochód mi wybuchnie. Ale dobra, czas poszukać tej ciężarówki czerwonej. Gdzie tu jest czerwona ciężarówka? Szybciutko. Sandy jest dosyć małe, więc powinienem w mgnieniu oka sobie poradzić, moi drodzy. Prawo, lewo. Tam nie. Jedziemy bardziej w głąb, dobra. Ty, no, gdzie ta ciężarówka? Minąłeś już dawno. What the fuck? Czekajcie, minąłem już dawno. What the fuck? Jestem, widzowie, ślepy czy co? Powietrzna podpowiedź leci. Ja nie widzę nic w powietrzu, no. A, powietrzna podpowiedź, w sensie... Dobra, jestem debilem, chyba chodzi o lotnisko, widzowie. Oh shit.
Dostali... Nie, jeszcze mnie strollował host za to, że nie ogarniam. Podejrzany pojazd na lotnisku Sandy Shores, no ładny. Jadę. Gaźnik, kurde, już przerywa. Okej, okay. Jest! No ja pierniczę. Oh shit. Dobra. To się bronił, ale spokojnie, ja przewożę ten towar, widzowie. Bluetsi, to było Bluetsów. Jaka szybka ciężarówka, ty. Elegancko, dobra, gdzie to mam zawieźć? Do doków. Jakieś konkretne miejsce hoście w dokach, czy nie? Jakie to szybkie? Mocne gówno, dobra. Pod statek podjedź, bo paczka musi opuścić stan, okej? Okay? Dobra, przemycamy, nie wiem co, widzowie, ale przemycamy. Let's go. Mogłem jechać inną autostradą. To jest obvious. Ło, tak się przeskakuje, widzowie, z towarem. Let's go. Tu jestem bezpieczny, bo oni na bank pojadą tą główną autostradą. No, jest zadanie. Mówię wam, widzowie, prościutko. Coś ta prawa autostrada... O kurde, dostali podpowiedź. Host nie chce, żebym wygrał, ale ja wygram, widzowie. Nawet, bo ja wiem, jaki zjazd nawet użyć z autostrady. To są te lata doświadczeń. Patrz, jadę sobie teraz na doki, nawet nie patrząc na znaki ani nawigację. Widzisz gdzieś w minimapę w rogu? Widzę. Doceń to. Doceń to, jak twój ulubiony twórca jest doświadczonym graczem GTA 5. Zobacz, minąłbyś tak, jakiś inny twój ulubiony youtuber jest w stanie... Panie montażysto, proszę to wyciąć. Ty, źle pojechałem. Bo ja wiem, jaki zjazd nawet użyć z autostrady. To są te lata doświadczeń. Podejrzenie przemytu w dokach. Ale kurde gówniak z pana hosta. Cóż nie, dobrze, zjadę tu, powinno być git. Dobra, widzowie, golimy na gładko tych oprawców. Ilu ich zostało na serwerze? Ja już sobie wejdę. Online player, 24 osoby. Tak na miękko są robione dzisiaj. O mój Boże, ale to jest S. Granie z oprawcami, naprawdę. Z piąte zadanie, przypominam, zaraz będę miał ostatnie zadanie. Wiesz, że tędy też przejedziesz, widzu? Zobacz, to się nazywa experience. Doświadczenie. Patrz, skręcasz sobie tu, omijasz drogę i jesteś na dokach. Żaden oprawca nawet się nie skapł, że ja tędy przejechałem, nie? Jedziesz dalej i wjeżdżasz normalnie na teren doków. Dobra, przy statku, okej. Okay. Let's go! Kaluk, no, piąte zadanie. Dobra, zostawiam pojazd. Cholera. Shit, nie przemyślałem tego. Zaraz tu się zjawią, więc ja może to przeczekam na statku. Zostało mi ostatnie zadanie, widzowie. O, jedzie ktoś. Zabij oprawcę! Jezus, dobra, jest szansa. Uwaga. Muszę ich jakoś chyba wywabić, widzowie. Zbejtować, by tu przyjechali. Okej, okay, czekam na was. Wow! Kto? Chybił, bo ma jedną kulę w magazynku, ziomek. Dobra, gdzieś tu już są. Ja pierdzielę, ale się stresuję. Jest. Cholera. Spokój. Zabity? Nie. No nie mogę tego zwalić teraz. Let's go! Let's go! Dwóch. Dobra, widzowie, jeszcze żyję. Pobawimy się chwilę z nimi. Let's go, widzowie. Koniec. Koniec. Pokonani. O, finally! To był odcinek, którego potrzebowaliśmy. Dobrze, jestem ciekaw, co ekipa sądzi na temat naszego występu dzisiaj. Dobrze, proszę państwa, jak słyszycie albo nie, no jest cicho, bo ekipa dzisiaj przegrała i niestety są bardzo cicho, nie tak jak zawsze głośno. Nie ma malata. Tak? Co tam ekipowiczek? Kogo tak ładnie na koniec posiekałem tutaj? Kogo ładnie tutaj headshotowałem na koniec? A, to mnie. No. Ta? Rypsonika. Jeszcze ktoś tu był jeszcze wcześniej, co się strzelał do góry. Nie, jeszcze mnie. Fenrir, no dobrze. A kogo tam rozwaliłem tym samochodem, proszę mi powiedzieć? Zdarzyło się. Okej. Okay. To był wypadek. O, widzowie, jak widzicie, dzisiaj ekipa no nie w formie. Ja zwyciężam, dlatego nikt z nich nie będzie spekulował, jak w jakiego NPC-a wcielić się w kolejnym odcinku. Możecie spekulować wy, pisząc komentarze. Ja wam serdecznie, widzowie, dziękuję za oglądanie. W naszym rankingu ekipowym jest taki wynik. Chyba jest dopiero drugi punkt dla mnie i piąty dla ekipy, albo czwarty, więc ekipa wygrywa, ale moi drodzy, do czasu. Prawda, ekipa? Nie damy się. Bolognese. Rozgrzewkowa. Bolognese. Jeszcze zobaczysz, Dawid G. Nara.